Jest. Słuchaj, to co w tym momencie robisz jest bardzo nieetyczne, niemoralne. To wyjątkowo głupie z twojej strony. Nie możesz po prostu nam zaufać. Wyglądamy na kogoś, kto by cię zamordował? Wtargnęliście na mój teren, czego miałam się spodziewać? Słuchaj, kurde, uwolnisz ich, a my ci w zamian coś damy. Nie możesz ich tu tak trzymać. Właśnie. Czy tak, no właśnie. Cieszcie się, że ich nie zabiłam. Co się dzieje? Żyjecie, nic wam nie jest? Gdzie my jesteśmy? Co? Kim jest ta... Ta baba nie chce was uwolnić! Chyba wam nie ufa. A ufa wam? Nie zniewalam dzieci. Dzieci. One zresztą i tak nie mają ze mną żadnych szans. Uwolnij nas, proszę! Oni są z nami! Zamiast mi podziękować za opatrzenie ran, to tylko jakieś pretensje. Uwolnię was o północy. Wtedy przestają działać wszelkie zaklęcia i jeżeli nie jesteście tym, za kogo się podajecie, to wtedy się o tym przekonam. Och. Wszystko okej, będziemy tu bezpieczni, chyba. No chyba, że ona nas zamieni w żaby! Bardzo zabawne. Parsek. Parsek, wstawaj! Budź się, no! A, ja tego nie zjadłem! Co jest? Co się dzieje? Czemu my jesteśmy... Fuck! Cicho, cicho, spokojnie! Wypuści was. Ach, o północy. Kto? To jest ten, kogo szukamy. Nahorka. Ta okazała się mniej miła, niż sądziłam. Sądziłeś, że będzie miła? Czarodzieje nigdy nie są mili. Ej, znałam kiedyś jednego maga... Jak się zaraz nie zamkniecie, to żadnego z was nie wypuszczę. Skąd się tu wzięliście? Już ci mówiliśmy, że szukaliśmy ciebie. W lesie. Cicho, nie wiemy, czy to... Powinniśmy jej to zdradzać? Jeśli nie powinniście, to już za późno. Dlaczego chcieliście mnie znaleźć? A porozmawiamy, jak wszyscy będziemy wolni. Jak chcecie. Zbliża się wieczór, lepiej odpocznijcie. Ja idę zebrać zioła. W tej porze kwitną najlepiej. Jak wrócę, to was uwolnię. Obiecuję. Supernowa. Co? Przepraszam. No masz za co. Ja po prostu nie sądziłam, że będziesz chciała na mnie wywrzeć taką presję. Naprawdę chcę wrócić do domu. Nie chciałam, żebyś mnie zrozumiała źle. Naprawdę cię lubię. I wszystkich. Ale to nie jest dom. Nie musisz mi tego tłumaczyć. Ja zrozumiałam. Naprawdę. I jest mi bardzo przykro, że chciałam cię nawet szantażować.
po prostu jesteś pierwszą osobą, która mnie chyba naprawdę rozumie i przy której czuję się bezpiecznie. Poniosło mnie, przepraszam. Dlaczego? O co chodziło z tym pocałunkiem? Czy tej parsek? Nie. Chciałam, żebyś była zazdrosna i chciałam jakoś odreagować. Zachowałam się jak totalna idiotka, przepraszam. Nie ma spraw. No nie. A ja myślałem, że jestem po prostu taki atrakcyjny. Udawałaś, że śpisz, żeby nas podsłuchać? Nieładnie. Nie. Nie moja wina, że założyłyście, że spałem. Cieszę się, że pogadałyście. Ja też. Wybacz mi ten pocałunek, Parsek. Nie chciałam cię w ten sposób wykorzystać. Nie ma sprawy. No proszę, wychodzi na to, że nie jesteście jednak że zaczarowanymi potworami. To ci dopiero odkrycie. Dobrze, rozwiążę was. Alfa Centauri, czy to jest twoje imię? Więc słyszeliście o mnie. Czytaliśmy w książkach. Tak, kilka z nich o mnie napisali. Więc czego chcecie? My mamy problem związany z czarnymi dziurami. Byłaś królewską znachorką. Doradczynią króla. Musisz coś wiedzieć. Jeśli jest jakiś sposób, żeby te czarne dziury zablokować, to tylko ty go znasz. Na tronie musi zasiąść potomek. Prawowity spadkobierca tronu. Ale nie wiadomo, skąd takiego wziąć. Król nie miał potomka. Nie miał. No to musi być jeszcze jakiś inny sposób. Kosmos jest posłuszny królowi gwieździe. I tylko jemu. Nie ma innej opcji. Przykro mi. Ale po śmierci Króla Słońca tak już musi być. Najwyraźniej będziemy musieli się nauczyć żyć z czarnymi dziurami. Możecie zostać u mnie kilka dni. Może jestem bezduszna, ale z waszymi ranami nie powinno się wyruszać w dalszą podróż. Przynajmniej nie na razie. Zbierzecie siły. Słuchajcie, jest już bardzo późno. Kładźmy się spać.